Sok z aronii łączy w sobie właściwości wina i zielonej herbaty, ale w przeciwieństwie do tych dwóch produktów nie zawiera alkoholu ani kofeiny. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć o aronii, to jest, ma ciemny kolor, a wszystko, co w przyrodzie ma ciemny kolor, zawiera antocyjany. Antocyjany to są właśnie takie barwniki, które właśnie odpowiedzialne są za ciemne kolory w przyrodzie, ale one mają dla naszego zdrowia bardzo szerokie zastosowanie. W przypadku aronii przypisane to, te właściwości są dla naszego wzroku, ponieważ antocyjany pomagają regenerować się barwnikowi rodopsynie, która jest odpowiedzialna za widzenie na naszej siatkówce. Czyli dlatego właśnie aronia jest polecana dla osób, które mają problemy ze wzrokiem. Ale nie tylko dla osób, które mają stwierdzone problemy ze wzrokiem, ale również dla tych, które swój wzrok nadwyrężają. Czyli na przykład jeśli dużo pracujemy przy komputerze w biurze, to warto, żebyśmy mieli pod ręką sok z aronii. Ale aronia jest również bardzo bogata w witaminę C. Dlatego jest to świetny owoc, a dokładnie sok, który jest używany w takich czasach, kiedy mamy obniżoną odporność, kiedy potrzebujemy tej odporności więcej. Dodatkowo aronia zawiera kwasy organiczne, kwas octowy, kwas jabłkowy, kwas cytrynowy. Są to kwasy, które wspierają nasz metabolizm, czyli będą pomocne w procesie odchudzania. Jeśli chodzi o witaminy zawarte w aronii, to tak jak już wspomniałam, na pewno będzie to witamina C, która jest przeciwutleniaczem, ale również witamina E, witamina P, witamina B2, B11 oraz możemy się tutaj spodziewać wielu minerałów, ale takie najważniejsze minerały, które są zawarte w aronii, to jest wapń, żelazo i miedź. Więc warto jest sięgnąć po taki sok. Jeśli chcielibyście takiego soku się napić, to możecie wejść na naszą stronę www.detektywzdrówko.pl i zamówić sobie taką flaszkę.